Proszę Państwa, już ostatni mecz tego piątkowego maratonu w kategorii U16 rocznik 2000 młodsi. Są mecze ciekawe, wyrównane, są mniej ciekawe. W tej chwili przyjdę do Was za godziny do pokoju. Do się rada, tak? Mówiłeś, że dwa mecze chcesz wygrać, to już będzie trzeci. Przekroczyłeś limit. A przegrywasz teraz? Że co? Bez względu na wynik jesteś na pierwszym miejscu, tak? Dobrze mówię. Bez względu na wynik macie pierwsze miejsce. Te koszulki, żeby nie zapomnieć, żeby wam wydać. Zostaliście ostatnią drużyną, która nie dostała koszulek, ok? Od razu będziecie się ubierać, nie dzieci, albo jeszcze się będziecie tym tutaj szykować na wyjazdy. O, końcowa, końcowa! Filip, przesuwa się na drugą stronę! Weź na drugą stronę, Filip! Co jest na kolację? A co było na obiad? Ryba. A na śniadanie? Pasta. Czterdzieści jeden, trzydzieści dwa, proszę Państwa. Plan wykonany w 100%, tak? 3 na 3. I Górnik Wałbrzych do końca, aż do niedzieli gra na tej hali, bo miejsca od 1-8 grają tutaj do końca. Wysoki miał piłkę poniżej pasa. Wygrywamy. No właśnie, tylko wygrywamy. Ale ja nie, ja tu nie jestem od tych spraw. No i to z kim my teraz będziecie grali półfinał? No jak jutro wiesz, mamy taki plan, że jak wygramy, no to gramy w półfinał z Wisłą. Jak przegramy z Wisłą, to gramy z Dąbrową do Krakowa.
zmęczeni trochę sędziowie. Ja już pomału kończę, do usłyszenia. Dziękuję za pierwszy dzień spędzony z moimi filmikami. Było ciekawie. Jedna skręcona kostka czy dwie, to niewiele. Do usłyszenia. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z największego turnieju w Polsce, z serca Górnego Śląska, z Katowic, pozdrawia Zibi i...